wszystkim. Witam serdecznie. Dzisiaj będziemy zajmować się szczególną marką, zegarek marki Rado. Zobaczymy, co mu dolega. Gdzieś tutaj pod szkiełkiem ukrywa się ohydny paproszek, który musimy wyjąć. Problem w tym, że musimy dostać się do tarczy od strony szkła. A i oto nasz paproszek. Teraz tylko magiczne dmuchnięcie gruchą. Widać było, że dość tęgie było to dmuchnięcie w celu oczyszczenia tarczy. No a teraz możemy próbować już zamykać nasz zegarek od strony szkła. Praska elegancko docisnęła. Możemy montować dalej. A skoro już jest u nas ten prześliczny zegareczek, nie można sobie odmówić sprawdzenia odchyłki dobowej. Jak widzimy, jest bardzo, ale to bardzo zadowalająca. I teraz żaden paproszek nie będzie straszył już właściciela tego ślicznego zegarka. Rado. Dziękuję za oglądanie.